Mój znajomy hoduje motyle. I ten motyl to jest wpierw taka gąsienica, która się przepotwarza i z kokonu potem powstaje motyl. I ten motyl rozwija skrzydła, powolutku rozwija skrzydła, potem niemniej tego je rozprostowuje, a potem ulatuje. I nie wolno motylowi pomagać, chuchać na niego, żeby szybciej rozprostował to skrzydło, bo potem nie poleci. I to jest najlepszy dowód naukowców, żeby nie pomagać drugiemu człowiekowi w rozwoju. Jak się pomaga drugiemu człowiekowi w rozwoju, to cóż z tego, że on nagle się zmieni, skoro nie będzie potrafił ulecieć? Kochani, przez wiele lat zastanawiałem się, że to jest świetny przykład. Tylko do mnie dotarło, że człowiek nie jest motylem. I jestem za tym, żeby człowieka nie traktować jak motyla. Szkoda czasu. Można powiedzieć drugiemu człowiekowi: ty, nie ociągaj się. Szkoda czasu. Można powiedzieć drugiemu człowiekowi: zastanów się, ile jeszcze chcesz się zastanawiać, bo może teraz jest twój czas. Teraz jest ten moment, kiedy warto, żebym skończył gadać.